Kiedy kogoś ostatnio tak pobiłeś do krwi? Do krwi? Ale nie twoje, jego. Nigdy nikogo nie pobiłem do krwi. A tak w ogóle? Ja w ogóle się nie biłem nigdy. Bo? Dziewczyny nie chciały się bić? Nie biłem się, bo wiedziałem, że przegram. Po co miałem się bić? Wiesz, ja jestem skuteczny, znaczy po prostu wiedziałem, skuteczny, że... Wy? No w tym, że jeżeli kogoś, ktoś mnie wkurzy i ja mu przywalę, to on mi odda mocniej. A tak to po prostu unikałem zwarcia, unikałem takich sytuacji, no bo jeżeli zdarzało się tak, że ktoś mnie bił, a zdarzało się na przykład w podstawówce... Naprawdę? Tak, to ja po prostu zawsze obrywałem, bo ja nie miałem sił, ja nie dawałem rady oddać, bo byłem za słaby po prostu. Koledzy mieli taką zabawę, że to było strasznie wkurzające i upokarzające, ale mieli taką zabawę starsi koledzy, że łapali mnie na korytarzu w podstawówce i wsadzali mnie na szafę. Wiesz, na korytarzu była taka szafa na pomoce naukowe, dosyć wysoka, i oni mnie tam łapali, wsadzali mnie na tę szafę i uciekali, i wiedzieli, że ja już z tej szafy nie zeskoczę, bo ona była za wysoko. Ja się bałem skoczyć na to lastriko. I, no, i siedziałem na tej szafie, bardzo śmieszne, Kuba, naprawdę. Nie, ja się nie śmieję. Boki zrywać. Nie, biedny chłopiec wsadzony na szafę płacze, bo nie może zeskoczyć z tej szafy, a wszyscy się z niego śmieją. I czeka, aż przyjdzie jakiś woźny albo nauczyciel i powie, no i znowu tego Marcisia na szafę wsadzili. No i czego beczysz? A ja się czułem najgorzej na świecie. Nie śmieję się, tylko przeraża mnie to, że to jest historia, którą prawdopodobnie dzisiaj dzieciaki mogą opowiedzieć z tego, co się wydarzyło wczoraj, przedwczoraj w polskich szkołach. Tak, bo myślisz, tak, że ja nie miałem? Ja też nie należałem do najbardziej muskularnych. No, mi też było ciężko kogoś wsadzić na szafę. Ale jesteś wysoki. Nie, ja byłem raczej taki jak ty, cwaniakujący i unikający walk. No ja zawsze mówiłem, z ojcem przyjdę. Ale ja się zemściłem. Jak się zemściłeś? Dlatego, że chodziłem w takiej podstawówki, w której była scena. Prawdziwa scena, z kulisami, z kurtyną. No. Zapisałem się do chóru szkolnego, tam w tym chórze śpiewałem najlepiej, więc zostałem solistą. I jak kończyłem śpiewać albo mówić wiesz, jak chodziłem po szkole, to na wszystkich patrzyłem cały czas tak. A wszedłem na scenę i tak. I ja tu, a oni tam. I ci, co mnie wsadzali na tę szafę, też tam. Wiesz? I ja byłem najwyższy na świecie wtedy. I jak oni, jak kończyłem śpiewać, to oni mi bili brawo. Oni, ci też. I przestali mnie już wsadzać na tę szafę, wiesz? Sztuka mnie uratowała. Bo tylko sztuka...